Chcę Państwu przedstawić zaproszonych gości. Zatem witam pana Adriana Kierowę, wójta gminy Dobiewo. Witam pana Remigiusza Hammerginga, pieperza planowania. Witam pana radnego Mariusza Ostrowskiego. Witam pana prawnika urzędu gminy Dobiewo Michała Kublickiego. Witam przedstawiciela firmy Strabag pana Nocina Szczepańskiego. Jest również z nami dyrektor firmy Strabag Grzegorz Kłoczek, ale udziela się w chwili wywiadu. Witam pana Michała Doratę. I moja skromna osoba Krzysztof Dolny. Proszę Państwa, chciałbym wybrać protokolanta po zebraniu. Kto z Państwa zatem się zdecyduje pisać protokół? Może jakaś pani? Może pan? Jeszcze z brzegu. Pan? W takim układzie wypadnie na mnie, także jak Państwo zdecydują? Mam to sekretarza? Ale co już chcę słyszeć jednogłośnie, tak? Okej. Okay. Prowadzącego zebrania proponuję Mariusza Ostrowskiego, naszego radnego. I jeszcze jedna sprawa, która po prostu musi tu dzisiaj paść. W ostatnim zebraniu to był cios dla mnie jako sołtysa radnego, co tu się wydarzyło. Zatem prosiłbym o merytoryczne zadanie pytał i po prostu panu na to odpowiedzi. Żeby nie było hałasu, czegoś takiego, co tu było ostatnio. To była jabłka. To jest nieporozumienie. Zatem zapraszam Państwa. Myślę, że jako pierwszy zabierze głos pan wójt Adrian Kierowa. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, ostatnio spotkaliśmy się 4 września i wtedy rzeczywiście złożyliśmy obietnicę, że postępowanie związane z powstaniem wytwórni maski publicznych na działce 18/1 zostanie audytowane. Tak rzeczywiście się stało. Firma została wybrana przez wcześniej wskazana również przez stronę protestującą, reprezentowaną przez panią Natalię. Ta firma dokonała takiego audytu. Ten audyt został Państwu przedstawiony do publicznego wglądu. Został powieszony na naszej stronie internetowej, także wszyscy z Państwa mogliście się zapoznać. W międzyczasie również o tej sytuacji związanej z wytwórnią mas bitumicznych był program Lustra, o którym Państwo mogliście też usłyszeć, co w tej sprawie się dzieje i jak sprawa dalej będzie rozwiązywana. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że sytuacja związana z wytwórnią mas bitumicznych się zmieniła, ponieważ inwestor czy wnioskodawca wycofał wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na działkę 18/1. I to jest sytuacja, którą mamy na dzień dzisiejszy. Co do dalszych, jak gdyby tutaj zamierzeń, no to proszę już o zadawanie pytań bezpośrednio do wnioskodawczych, też do inwestora, bo są panowie z firmy Sprawa, jak również przedstawiciel osoby właściciela, pan Michał Dolanek. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Wójtowi za skrótowe przedstawienie tego, co się działo od ostatniego naszego spotkania. Idąc tu za głosem naszego sołtysa Krzysztofa, bardzo Państwa proszę o to, żeby to spotkanie miało inny charakter niż to, które miało miejsce prawie 2 miesiące temu. Proponuję coś takiego. Kto będzie chciał zadać pytanie, wstaje, przedstawia się, mówi, do kogo się zwraca, żeby dana osoba mogła udzielić, jak się mówi, kompetentnej odpowiedzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Proszę bardzo. Dzień dobry. Czy nowy wniosek został już złożony w gminie, jeżeli chodzi o ten wniosek? Ja odpowiedzę na to pytanie. Na dzień dzisiejszy wniosek nie został złożony ze względu na to, że zostanie przygotowany, poprawiany kit do tych pytań, które do tych zastrzeżeń, które były po prostu podniesione w tym kipie, który był przedstawiony do urzędu gminy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, następne. Tak, słuchamy. Dzień dobry, Daria Siedlińska. To ja też mam pytanie, w jakim terminie Państwo planujecie złożyć wniosek nowy? Nowy wniosek, czy ta na dzień dzisiejszy firma z Wrocławia, która przygotowuje nam tę dokumentację, jest w trakcie opracowywania tego, nie wiem, czy to będzie w tym tygodniu, czy w przyszłym. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać terminu. W każdym razie wniosek zostaje opracowany. Proszę pana przewodniczący. Ja mam takie pytanie, panie Michale. Rozumiem, że wniosek nowy będzie złożony na pana, tak? To nie będzie firma Sztaba wkładała wniosek, to rozumiem, lokalizacja zostaje ta sama i po prostu uzupełniona dokumentacja, tak jak poprawiona i złożony wniosek na nowo. Tak, tak, to mamy przyjęcie. Tak, tak, zostanie to zrobione. Proszę o kolejne pytanie. Tak, ja mam pytanie do pana Wójta. Jeżeli pan wójt widzi, że mamy kolejną dużą frekwencję i nadal się sprzeciwiamy temu, żeby powstała taka zmiana, jakie będą dalsze postępowania gminy, jeżeli zostaną złożone od tego, czego my jako mieszkańcy i gminy Ościennej i gminy Widoczy, bo możemy się spodziewać. Szanowni Państwo, Szanowna Pani. Takie same będą kroki jak w poprzednim postępowaniu, z tego względu, że jeżeli wniosek zostanie złożony, to będzie procedowany. Czyli najpierw będzie przekazany do instytucji opiniujących, takich jak powiatowy inspektor sanitarny i regionalna dyrekcja ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że ta opinia, ten audyt tego postępowania dla działki 18.1, dla tego postępowania środowiskowego, będzie też takim wytycznym do tego, żeby nowa karta informacji przedsięwzięcia zawierała wszystkie rzeczy, które Państwo w swoich protestach podnosiliście. Czyli dotyczące skumulowanego hałasu i istniejących przedsięwzięć już na tej działce 18.1, jak również, o ile dobrze pamiętam, oddziaływania inwestycji na złoże GT1, na jezioro Lusowskie i wszystkie inne rzeczy, których dzisiaj nie potrafię, że tak powiem, z pamięci wymienić, bo były tam również rzeczy niezasadne, jak zasadne, te zasadne wymieniłem. I mam nadzieję tutaj, że wnioskodawca wszystkie niezbędne elementy, które były podnoszone w protestach, zostaną uwzględnione w nowej karcie informacji przedsięwzięcia. I zresztą mogę powiedzieć więcej, że przyjmiemy tą samą drogę. Jeżeli tutaj Państwo pozwolicie i nie wyrazicie sprzeciwu, to również po złożeniu wniosku, również ta sama firma audytująca, mam nadzieję, że się zgodzi, bo jeszcze z nimi nie rozmawialiśmy, z tą panią Adą Butyłą Kromką, też dokona jak gdyby analizy złożonej dokumentacji, tak żeby też pozwolić nam na właściwe podjęcie działań. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Przepraszam, jeszcze mam takie pytanie. Rozumiem, że pani audytująca dokona tego audytu przed wysłaniem do DOŚ i inspektora sanitarnego, tak? Bo na tym by nam zależało, wydaje mi się, gdyż jak pójdzie to do DOŚ i inspektora sanitarnego, to oczywiście te instytucje mogą wnieść swoje uwagi, ale chciałabym, żeby gmina, jak gdyby od strony gminy było to rzetelnie na tym etapie było. Myślę, że tak będzie. Zanim wyślemy do RDOŚ-u i do powiatowego inspektora sanitarnego, to prześlemy, jeżeli mówię, bo jeszcze z tą panią nie rozmawiałem, ale ja myślę, że skoro zna ten temat, zna to postępowanie, wie, jakie były uchybienia, to będzie, że tak powiem, wyczulona na rzeczy, które będą w nowej karcie informacji przedsięwzięcia. I przed wysłaniem postaramy się, żeby to pani to nam opiniowała, czy tam dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Natalia Plaska. Ja chciałam zapytać, jak
rozwiązana do tej pory w tym postępowaniu, które jak rozumiem zostanie umorzone. Tak? Chodzi mi o to, że mieszkańcy zarówno Babrowa, jak i gminy Wielkiego oczywiście są przeciwni w ogóle tej inwestycji, tak? I z tego co wiemy, dostali Państwo około 500 protestów od mieszkańców. Jak pewnie Państwo się spodziewają, są one w mocy, tak? To znaczy nadal mieszkańcy są przeciwni tej inwestycji. Oczywiście teraz będzie przeszedł nowe postępowanie. Jakby Państwo zaczynają przedkanalowo, my zaczynamy niestety przedkanalowo, czyli całą walkę o to, żeby nic nie było. Ale chciałam zapytać, jak Pan Wójt ma zamiar odnieść się do tych protestów, które już zostały złożone? Czy ma zamiar je uwzględnić w tym nowym postępowaniu jako materiał dowodowy zebrany wcześniej? Czy w ogóle zamierza jakby pominąć kwestie tych protestów, które zostały wcześniej złożone? Nie chodzi mi oczywiście o kwestie proceduralne, bo wiadomo, to jest nowe postępowanie i jakby to wszystko jest skalowo, ale chodzi mi jakby takie uczciwe potraktowanie tych mieszkańców, którzy wypowiadali się w tym poprzednim postępowaniu, którzy wielokrotnie protestowali, czy Państwo przed gminą, czy na piśmie, czy przychodząc na te spotkania, że jakby konieczne jest, żeby ci mieszkańcy na nowo się mobilizowali i na nowo wypowiadali się na te protesty. Znaczy nie wiem, czy Pani odpowiedź, znaczy czy będzie Pani, moja odpowiedź będzie Pani to rozfakcjonowała, ale pewnie zarówno ja, jak i część z Państwa czytała tą opinię i ten audyt. Jest tam też wskazane i zapisane takie zdanie, że oddziaływanie jest wtedy uwzględniane, jeżeli jest faktyczne oddziaływanie potem wynikające z dokumentów. Także na dzisiaj poczekajmy na to, co złoży inwestor. Co wskaże, że tak powiem, w tej karcie informacji przedsięwzięcia, jaki będzie zakres oddziaływania tego przedsięwzięcia i wtedy będziemy mogli rozmawiać o tym, jakie są strony protestu. Doskonale Pani wie, że ze względów jak gdyby formalnych te protesty z poprzedniego postępowania nie mogą być brane pod uwagę jako protesty do nowego postępowania z nową kartą informacji przedsięwzięcia i z nowym jak gdyby tutaj z nową dokumentacją, która z tego postępowania zostanie złożona. To nie jest do końca tak. Znaczy ja rozumiem, że proceduralnie faktyczna procedura, tak? Ale jednak mieszkańcy zaangażowali się w pewien sposób, pokazali Państwu, jakie jest ich stanowisko w tej sprawie. I to nie jest też tak, że Państwo to mogą odciąć jak grubą kreską, tak? Bo nawet jeżeli patrząc na to tylko i wyłącznie przez pryzmat przystępowania administracyjnego, to jest pewien materiał dowodowy, który Państwo mają u siebie w gminie, tak? Ja nie mówię o stronach postępowania, bo to oczywiście jakby zostanie ustalone w toku tego nowego postępowania. Ja mówię o protestach ludzi, którzy, czy to są z Pana gminy, czy z gminy sąsiadującej, po prostu są protestami mieszkańców, którzy mieszkają, funkcjonują z Panem na co dzień. Może Pan wycenę, że to czy ja mogę tutaj w tym zakresie formalnym poprzeć to, co powiedział Pan Wójt. To postępowanie, które zostało wszczęte zgodnie z wnioskiem tutaj wnioskodawcy, będzie umorzone. To postępowanie zakończy się takim postanowieniem. Co do protestów, no oczywiście te protesty były potraktowane bardzo poważnie. Wójt je zebrał wszystkie uwagi, które te protesty zawierały. I poprosił firmę, która opiniowała KIF, żeby wszystkie te zarzuty, które były w protestach, były artykułowane, żeby pani biegła oceniła. I to ten materiał, oczywiście ta opinia będzie, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie wykorzystywana. I to nie poszło na marne, tak sądzę. Natomiast nowe postępowanie cechuje się tym, że będzie złożony zupełnie nowy dokument. I będzie musiało być wszczęte nowe postępowanie. Także no nie ma tutaj możliwości, żeby
nie wiem, jakoś w inny sposób wykorzystać ten materiał, który dotychczas mamy, a jeżeli tak jak powiedziałem, na pewno będzie ten audyt, który, czy ten, ta opinia, która została sporządzona na podstawie protestów, jest nadal wykorzystywana i myślę, że to jest zresztą będziemy korzystać. To znaczy będziemy korzystać na tyle, ale co mamy zrobić z tymi protestami? Mamy świadomość, tylko że no, protest to jest jeden ze środków, który mieszkańcy składają, ale protest nie anuluje wniosku, który składa właściciel nieruchomości, tak? No, więc musimy wszcząć postępowanie, tak? Ale daje obraz tego, że tego nie. No tak, ale no, mamy ten obraz, ale to ale protesty, ja mówię, że też bierzemy pod uwagę, tylko nie no, bierzemy pod uwagę o tyle, no mówiłem, że wszystkie zarzuty, które były w protestach bardzo złowane, zawierają się w stosunkowo się w tego. A w tym zakresie na pewno mamy. Szanowni Państwo, żeby wyciąć tą dyskusję, bo w ramach przerwy się zakłuje podobnie jak na poprzednich spotkaniach z pewnego rodzaju podkórkę, to chciałem tylko powiedzieć, że my tak naprawdę decyzję środowiskową mogliśmy wydać 17 lipca. Wtedy był moment, kiedy ta decyzja mogła zostać wydana, gdybyśmy w ogóle nie kierowali się stroną protestującą. To na wniosek strony protestującej została zlecona ta opinia, została wybrana ta pani, która została wskazywana przez stronę protestującą. Te opinienia zostały, że tak powiem, w tej opinii wskazane. Było spotkanie, zebranie miejskie tutaj 4 września. Również na tym spotkaniu mówiliśmy, że będziemy prezentować tą opinię. Została powieszona na naszych stronach internetowych, także jest cały czas dostępna do publicznego oglądu, więc cały czas jak gdyby ta strona protestująca jest brana pod uwagę. I tutaj nie możecie Państwo mówić, że wydajemy decyzje środowiskowe bez uwzględnienia Państwa głosu. Zresztą tutaj zarówno my, jak i wnioskodawca zauważył swoje błędy, które były w trakcie informacji przedsiębiorcom, stąd tutaj postanowił to zmienić. Dzisiaj sam wnioskodawca mówi, że nie zna jeszcze tego dokumentu, nie wie, kiedy złoży nowy wniosek o postępowanie. Więc trudno mówić, jakie będzie oddziaływanie tego przedsięwzięcia przy uwzględnieniu wszystkich Państwa protestów. Tu dodatkowo już dzisiaj na zebraniu Pani Darii, tak? Pani Darii obiecałem, że również to postępowanie będzie przez osobę, która merytorycznie oceniała poprzednie postępowanie, będzie również tutaj opiniowane czy zaopiniowane, więc będziemy wiedzieć tak naprawdę, jakie jest oddziaływanie tego przedsięwzięcia i jak te dokumenty zostały przygotowane i czy zawierają wszystkie rzeczy, o które Państwo się dzisiaj boicie.